dobry, cześć i czołem. 9. krótka przerwa o jednej z naszych ulubionych pisarek. Kim jest Elena Ferrante i czy na pewno chcecie to wiedzieć? Elena Ferrante to aktualnie nasza ulubiona pisarka. Połączyła nas, Natalia mnie nie opowiedziała i teraz ona musi skończyć czwarty tom, bo już skończył. W 91. Elena Ferrante zgłosiła się do wydawnictwa ze swoją pierwszą książką i zapowiedziała wydawnictwu, że będzie ich najtańszą pisarką. Bo ani złotówki nie wydadzą na promocję. Z góry odmówiła wszystkich wywiadów, szczególnie telewizyjnych. Tego słowa dotrzymała. Pierwsze książki nie odniosły jeszcze spektakularnego sukcesu, ale dziś jest jedną z najchętniej kupowanych autorek na świecie. W samych Włoszech sprzedano 1 000 000 egzemplarzy jej książek, 26 miliona w krajach anglojęzycznych. Prawa do niej sprzedano już w 40 krajach. Ten międzynarodowy sukces zaczął się tak naprawdę w roku 2012, kiedy książkę przetłumaczono na angielski. I wtedy na całym świecie zaczął się domysły, kim właściwie jest Elena Ferrante. Mówimy o książce Genialna Przyjaciółka, czyli pierwszej z neapolitańskiej tetralogii, pierwszej z 4 części książki o Elenie Greco i jej przyjaciółce Linie. Pierwsza teoria. Za historią Eleny stoją ghostwriterzy. Czyli grupa pisarzy, którzy siedzą, zmawiają się, rozmawiają i wymyślają, jak wielkie scenariusze, kolejne partie jej książki. I jeśli to jest prawda, to tej prawdy nie chcielibyśmy poznać. Ale nie wydaje nam się, żeby to mogło być prawdą, bo historia jest zbyt spójna, ma bardzo silne wpływy właśnie neapolitańskie, włoskie. Autorka ma swoje obsesje, które powtarzają się w każdej kolejnej części. Żeby nie zdradzać za dużo, większość z nich dotyczy tego, jak żyje się w Neapolu. Bardzo dużo miejsca poświęca mojemu ulubionemu tematowi – szkole. I sytuacji kobiet w latach 50-60-70. Kiedy do tej książki usiądzie więcej autorów, to na pewno wkrótce, dlatego że jedna z włoskich firm kupiła prawa do ekranizacji i planuje przygotować serię. Każda z 4 książek ma składać się z 8 odcinków. A może książki Eleny Ferrante tak naprawdę napisał? To. Mężczyzna. A dokładnie to? Domenico Starnone. Jeśli to prawda, tego też prawdopodobnie nie chcielibyśmy wiedzieć, dlatego że tak doskonale oddaje kobiece uczucia i przemyślenia, że byłoby nam chyba bardzo smutno dowiedzieć się, że jednak ktoś nas rozgryzł. Sam autor twierdzi, że nie ma z Eleną... Potencjalny autor twierdzi, że z Eleną Ferrante nie ma nic wspólnego. W jednym z wywiadów powiedział nawet, że jak umrze, to napiszą o nim 6 zdań. Dwa będą dotyczyły tego, że był podejrzewany o bycie Eleną Ferrante. Dwa tego, że pisał książki, ale wszyscy i tak zapamiętają tę kwestię związaną z Neapolem. Także już się chyba pogodził z tą sytuacją. Teoria trzecia, która ostatnio zyskała na popularności Eleną Ferrante, jest rzymska tłumaczka. Zresztą żona Domenica Starnone. Świat jest taki mały, że tylko dwie osoby mogą być podejrzewane o to, że napisały takie fantastyczne książki. Specjalnie nie wymieniamy jej imienia i nazwiska. Oczywiście jak będziecie chcieli znaleźć to w Google, to jest to bardzo łatwe. Wcale nie dlatego, że nie wiemy, jak to wymówić. Po prostu szanujemy opinię samej autorki. Ona też zarzeka się, że nie będzie komentowała sprawy, nie będzie mówiła, czy jest Eleną Ferrante, czy nią nie jest. Skąd w ogóle wzięła się ta teoria? Chodzi o to, że owa tłumaczka współpracuje z wydawcą, który wydaje książki. Bardzo mały dom wydawniczy, który wydaje książki Eleny Ferrante. Ponadto wyśledzono, że kiedy książki Ferrante zyskiwały na popularności, nagle owa tłumaczka zaczęła kupować nieruchomości, bogacić się, jakże tak można. No i tym sposobem całe śledztwo wielomiesięczne, dziennikarskie zakończyło się ustaleniami, że to musi być ona. I najfajniejsza była reakcja, dlatego że pisma zajmujące się literaturą z całego świata uznały, że to jest bardzo niesprawiedliwe. Jeżeli ona chce zachować prywatność, jest w tym konsekwentna, jej książka broni się sama, to czemu ma się do tego przyznawać? Ona sama zresztą powiedziała, tak muszę sprawdzić, bo to cytat, powiedziała bardzo ładnie, że Gombrowicz uważał, że im bardziej jest się fikcyjnym, tym bardziej można być szczerym. Więc ona jest naprawdę szczera. Tego wywiadu udzielała mailowo. Teoria czwarta, a tak naprawdę jedyny sposób, by przekonać się, kim jest Elena Ferrante. Do książek, nie Uki! Uki też. 4 książki, wszystkie przetłumaczone na język polski, od Genialnej Przyjaciółki po ostatnią część Historię zaginionej dziewczynki. Dostępne w księgarniach, wydane nakładem wydawnictwa Sonia Draga. Udzielam wam odpowiedzi, kim Ferrante jest. Dlatego, że książka ta jest mocno autobiograficzna, osadzona w prawdziwych historiach. Prawda miesza się tam z fikcją,
ale na pewno udzieli Wam tak, ta seria najlepszej odpowiedzi. I do tego będzie o wiele przyjemniejsze niż czytanie teorii spiskowych różnych dziennikarzy z całego świata. Subskrybujcie nasz kanał, komentujcie, piszcie nam, o kim jeszcze chcielibyście posłuchać. I do zobaczenia.